Witam w pierwszym podcaście rolniczym na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku uprawa, która jest najbardziej żarłoczną spośród wszystkich roślin uprawnych względem azotu. A z drugiej strony może się obejść kompletnie bez nawożenia tym składnikiem. Magia? Nie, to soja. O tej uprawie przyszłości dla Polski. Rozmawiam z doradcą rolniczym, autorem książek, artykułów, pasjonatem rolnictwa i przede wszystkim pionierem tej uprawy w Polsce, doktorem Władysławem Kościelniakiem. Jak prowadzić soję, żeby uzyskać 4 tony? Czy bez azotu się da w ogóle to zrobić? No i czy brodawki są rzeczywiście tak niezbędne? Zapraszamy! Dzień dobry panie doktorze. serdecznie witam kolego doktorze. Panie doktorze, jest mi niezmiernie miło, że pan przyjął zaproszenie do naszego podcastu. Nie wyobrażałem sobie lepszej osoby, żeby rozmawiać o soi, bo jest pan po prostu prekursorem do tego jeszcze wrócimy, ale żeby tak opisać, nie wiem czy jestem w stanie opisać to pana przebogate doświadczenia, ale jest pan osobą dobrze znaną w świecie rolniczym. Jest pan autorem książek, artykułów w prasie branżowej. Szczerze mówiąc, nowoczesną uprawę, jak dostaję do domu, zawsze zaczynam od Pana artykułów. Jest Pan przede wszystkim doradcą rolniczym, bo to trzeba podkreślić. Tutaj ustaliliśmy 50-letnie doświadczenie. Proszę powiedzieć, co przez tyle lat Pana motywowało w tej pracy? Miałem tą okazję, przyjrzyjmy szansę, że karierę zawodową rozpocząłem w Pekrego Polskich przez 3 lata. Była życia. Tam nauczyłem się po pierwsze słuchać mądrzejszych, po drugie zdobywać nowości. Następnie podjąłem pracę w ówczesnym rolniczym rejonowym zakładzie doświadczalnym w Łosiowie. To był rok 1967 i od razu zainteresowałem się prowadzeniem doświadczeń polowych. Prowadziłem to blisko 40 lat. Miałem okazję w międzyczasie mieć kontakty z pracownikami Jungu, uczelni rolniczych, firm zajmujących się, pracujących w obsłudze rolnictwa. I w Włosi, Łosiowie organizowałem Dni Otwarte Drzwi. Wcześniej to się inaczej nazywało, to były dni pola. Do Łosiwa przyjeżdżało, przyjrzały tłumy rolników. Mieli co zobaczyć. Byłem nowatorem w zakresie uprawy pszenicy o zimnej. Jako pierwszy w Polsce zainicjowałem, że nie, nie należy wysiewać 400-500 ziarn, aby starszych 200-300 30, ziarn. Żepaku nie 6, 8 kg, a 2,5-3 kg i tak mm. dalej. Dzisiaj to jest standard, prawda? Dzisiaj to jest standard. Po prostu mnie stwórca dał taką możliwość wyciągania wniosków. Jak chodzę po polu, a to do tej pory lubię robić, to się patrzy, jak przebiega wegetacja w zależności od gleby, od pogody, od agrotechniki. I to mi pozwoliło na zdobycie wiedzy. Niesamowite historie. Tak poz, pozwolę sobie to podsumować, że to musi, musiała być, czy musi być absolutnie olbrzymia pasja w tym, co pan robił, i satysfakcja, i takie myślenie absolutnie do przodu. Przejdźmy do dzisiejszego tematu. Mało kto pamięta tak naprawdę początki soi w Polsce, ale pan jak nikt inny zna tę historię od potrzewki, bo znowu patrząc na, te, na ten pana wkład w, w polskie rolnictwo, jest pan prekursorem tej uprawy. Sam ja osobiście kilkukrotnie gościłem na poletkach w, w Głubczycach. To był rok 2012, pamiętam 2013. Przed sobą mam prywatne, dostałem to od Pana z Panem autografem, opracowanie Soja Uprawa z Perspektywą, wydane przez Op Op Opolski ODR, właśnie w Łosiowie. I ta data jest autografu, nawet tutaj data jest 22 maja 2015 roku, więc te historie, o których będziemy mówili, one się wydarzyły jeszcze wcześniej. Proszę powiedzieć, co Pana przyciągnęło w Soi pana uwagę i jak, gdzie i od czego to się wszystko zaczęło? To się zaczęło prozaicznie. Gdy pracowałem w PGR-ach, moim szefem był były zarządca gospodarstwa Uniwersytetu Wileńskiego, który przed II wojną światową uprawiał soję. I wiele razy mi wspominał, że to jest fajna roślina, cudowna i uzyskiwał plony w granicach 20-25 decydonych sektora. Później, jak rozpocząłem pracę w doświadczalniście w Włosiowie, to dostałem od profesora Szylmera-Sicharu w 1976 roku próbkę odmiany AIMA, to była polska odmiana. 76 rok, przepraszam, że przerwę. To był bardzo dobry rok, bo się wtedy urodziłem. To proszę sobie wyobrazić, jak, jak ta historia dawno się zaczęła. <grydy> I ta AIMA się udała, uzyskałem plon w granicach 25 decydentów sektora. I namówiłem kolegę ze studiów, Staszka Bardenka, który był agronomem w kombinacie rolnym w Kośle, posiej. Profesor Szybny przyjechał do nas, tam pojechaliśmy wybrać pole. Soja się udała. Na następny rok też posiał podobną ilość 30 hektarów. I sprawa się, przepraszam, rypła. Nikt nie chciał tej soji kupić. I to wszystko umarło. Kiedy się moja taka bliższa historia rozpoczęła z soją? W 2006 roku oglądałem soję na polach doświadczalnych w gospodarstwie w Czechach, położone koło granicy Pol z Polską Kołopaczkowa. To była połowa września, było wysiane kilka odnań kanadyjskiej soi i ta soja dojrzała. organizatorzy mówili, to jest murowane 3 tony sektara. I tak się szczęśliwie złożyło, że te same odmiany zostały na następny rok wysiane już na Opolszczyźnie w Spółdzielni Produkcyjnej w Skrzypcu I tam były trzy odmiany i plony 20,7, 32,5. Piękna rzecz. Oczywiście. Oglądałem no. brodawki, cudowna roślina. I wtedy do, doszedłem do wniosku. Jeżeli sąsiedzi mają odmiany, często te odmiany mogą trafić na, na, do nas. A w tym czasie polskie odmiany na doświadczeniach coboru planowały w granicach 2,5 tony sektora. A tu mamy na polach produkcyjnych odmiany, które planują powyżej 3 ton sektora. Namówiłem dyrektora stacji w głupczyncach doktora Pysiaka, żeby założył doświadczenia agrotechniczne z ilościami wysiewu, z nawożeniem azotowym. trochę najprostsze, bo tego nikt w Polsce nie robił. I jednocześnie mówiłem kolegów z w Głupczycach, żeby posiali w sobie i posiali 4,5 hektary odmiany Aldana. W się to nie udała. I wtedy doszedłem do wniosku, żeby to upowszechnić, to potrzeba rolników szkolić. A gdzie szkolić? Zaprosić ich do Głupczyc. I wtedy koledzy kupcy podjęli tą inicjatywę i organizowaliśmy już cyklicznie Dzień Soi. Ja jeszcze tutaj wspomnę, że gdy rozpocząłem tą przygodę z soją, to w 2007 roku powierzchnia soi w Polsce 3 hektary. I w tym czasie też nie było zarejestrowanych herbicydów, był apalon, ale on nie był zarejestrowany de facto, no wystosowaliśmy, bo innego nie było i też nie było rynku zbytu. Ale to się tak wszystko zaczęło szczęśliwie kręcić, i do głupszych zaczęli przyjeżdżać rolnicy całej Polski. Nie tylko i też przyjeżdżały firmy chemiczne, które poczuły interes, a soja się udaje, czyli jest interes do zrobienia. W związku z tym pan oglądam doświadczenia her z herbicydami. W latach 2012-2015, aż do tej pory, to oglądałem soję, ja wiem. Na 400-500 polach i miałem okazję poznać tajniki, jak ona się zachowuje w różnych warunkach glebowych, uprawowych. I tu jeszcze muszę dwa słowa powiedzieć, że dla mnie takim klęskowym rokiem to był rok 2015. Przyszła mnie, bo spotykana susza w, w sierpniu i soja przedwcześnie osypała się na pniu. Pamiętam ten rok. Mhm. Dlaczego się osypała? Dlatego się osypała, że te odmiany były podatne, ta Augusta, czy tutaj powiecie wszystkim Merlin, na wsypywanie. Po prostu nie była przystosowana do tak ekstremalnych warunków, przecież tu mieliśmy temperaturę 35 stopni w dzień, a w nocy 20-25 stopni. Ale szczęśliwie taki rok tylko był jeden, teraz są odmiany już, które się nie osypują i soja po tym katastrofalnym roku 2015 się odbudowała. Wspomniał Pan o, o jednak potencjale odmian i o tych cechach odmian, które są bardzo istotne, bo jak ja pamiętam, jak odwiedzałem te poletka w Głupczycach, to, to te odmiany bardzo się sobą, nawet wizualnie, bardzo się sobą różniły między sobą. O zaletach, o potencjale SOI, a także o tym materiale nasiennym rozmawiałem z Bogdanem Zielińskim we wcześniejszym odcinku podcastu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy, się, żebyśmy skorzystali wszyscy. Z pana prze, przebyła tego doświadczenia, ogromnego doświadczenia w tej uprawie, i zastanowi się nad agrotechniką. Soja generalnie nie jest, można tak zaryzykować takie stwierdzenie, nie jest uprawą trudną, ale jest kilka punktów krytycznych, od których przestrzegania zależy powodzenie w prowadzeniu tej uprawy. Czyli zaczynając od stanowiska, jakie wymagania ma ta uprawa? Tu najważniejszą sprawą jest kultura gleby. Kultura gleby, bo klucz do udania w soi to jest to, żeby bakterie były brodawkowe. A bak bakterie brodawkowe żyją w środowisku gleby o odczynie od 6 do 7,2. W warunkach tlenowych. I w związku z tym, numer jeden, to musimy wybrać glebę niezakwaszoną. Teraz jeżeli chodzi, na jakich glebach się udaje się. To, co obserwowałem u siebie w powiecie przez kim, to rolnicy, gdy wysiewali kilkanaście hektarów soli, to trafiało na lepszy kawałek, na drugą, trzecią, czwartą klasę i trafiały też na czwartą, nawet na piątą klasę. I obserwowałem w kilku przypadkach, że również na glebie czwartej B, najlepszej piątej, ona się udaje. Co ona nie da 4 ton z hektara, Da półtory czy dwie tony sektora, ale to jest uprawa opłacalna w tych warunkach. Czyli, jeżeli zaczynamy uprawiać soje, to przeznaczmy gleby w kulturze ciepłe, to jest bardzo ważne, przewiewne i zasobne składniki pokarmowe. Bo jeżeli takie gleby mamy zasobne składniki pokarmowe, to, możemy, to wtedy możemy zrezygnować z nawożenia mineralnego. To nie jest herezja. herezja. Stanowiska, poczyn, po zbożach, najlepsze. Nie zbyt za, żeby nie zostawiały zbyt dużo azotu w glebie, bo jeśli jest dużo azotu nitralnego w glebie, to nie rozwijają się bakterie brodawkowe. Unikać po rzepaku, po tytoniu, po pomidorach, ziemniakach, bo po tych stanowiskach soja jest atakowana w latach mokrych przez gliznę twarcikową. Obserwowałem w Hardzielinie, to jest gospodarstwo koło Nysy, soję wysioną po przepaku i kolega, który tam prowadził gospodarstwo, mówi tak, wodek miałem 20 hektarów, jak wyczyściłem tą soję, to miałem przyczepę dużą z klerocji. Ona tam dała pląd w granicach 28, ale to jest dla mnie przykład, że pewne sprawy, naprawdę sprawy sprawy czyli... Nie wybierać stanowiska po rzepaku. Czy są jakieś ograniczenia w stanowisku odnośnie herbicydów stosowanych w przedplonie? Bo to też jest kwestia, którą pan podnosił w artykule i w opracowaniu. Nie należy soi uprawiać po kukurydzy, gdzie do odpaszczenia zastosowano substancję czynną mesotriana. Ryzykowne jest także uprawianie soi w stanowiskach, gdzie w roku poprzedzającym aplikowano herbicydy w zbożach zawierające substancje czynną aminopyraldy, szczególnie w latach suchych. Także to jest, dlaczego to jest takie ważne, bo przypuszczalnie te substancje hamują rozwój roślin i ro, hamują też zawiązanie bakterii prodawkowych. Potwierdzam to, że w soi w w kuprzycach kilkanaście lat temu wysiano ją po Bukwrycy i ona wyraźnie chorowała. Była wyraźnie gorsza jak obok w stanowisku po zbożu. Rozumiem to bardzo, bardzo cenne informacje. Wspomniał pan o bakteriach, o bakteriach i o brodawkach generalnie. No i to pytanie przechodząc do tego tematu. Czy te bakterie i czy te brodawki rzeczywiście są aż tak potrzebne? Czy musimy się tym przejmować, jeśli ich nie będzie? Soja należy do roślin bobowatych. Rośliny te wytwarzyły mechanizm w drodze ewolucji samozaopatrzenia się w azot. Soja jest doskonałym przykładem, że jeżeli wytworzy brodawkę, to ona plonuje. A jeżeli wysoko, jeżeli nie ma brodawek, to plony są o wiele niższe. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że zbadano, że 62% azotu zgromadzonego w nasionach pochodzi od symbiozy z bakteriami a pozostała ilość to sobie korzysta z azotu mineralnego gleby, ewentualnie, ewentualnie dodanego w, w zaletrze. Dlaczego takie to jest ważne u, u soi? Dlatego, że soja jako roślina białkowa zawiera dużo w swoim składzie chemicznym azotu. Chcę Państwu podać, że do wytworzenia jednej decytony nasion soja wraz z plonem ubocznym pobiera w czystym składniku. I uwaga: azot 8,24 kg, fosfor 1,9, potas 2,55 kg i magnes 0,43. Przy plonie 30 decydony sektora musi pobrać 247 kg asotów. Nie ma takiej drugiej rośliny na naszych polach, żeby tak, że miała tak duże zapotrzebowanie na asot. I tutaj musimy się posiłkować właśnie bakteriami wodorkowymi. Pytanie, bo to też jest kwestia dyskusji, czy te bakterie aplikować na nasiona. Co sezon, czy co drugi sezon, jak często trzeba to robić na danym, na, powiedzmy, odnośnie danego stanowiska? W tej chwili przy tej małej ilości powierzchni uprawy soi, soja siłą faktu przychodzi na to samo pole co 3-4 lata, co 5. To jest zbyt duża przerwa, żeby pozwolić sobie na rezygnację ze szczepienia. Nasiona powinny być szczepione. Oczywiście, jak wchodzimy na dziewijsze pole, podwójną dawką zalecanej szczepionki. Podwójną? Podwójną dawką. Tu nie ma co oszczędzać. Jeżeli będziemy, proszę pana, uprawiali soję, bo będzie przychodziła tego w Argentynie co 3 lata i będzie takie zmianowanie, będzie rotacja trzykrotna, to tam nikt nie zaprawia, już nie szczepi nasion, bo te bakterie są w glebie. Potem też warto tutaj wspomnieć, że, że bakterie brudalkowe, które są na soi, to jest gatunek opcji. On musi się za, w naszym środowisku drogowym, on się musi też zaadoptować. Zakładam, że mimo wszystko po pewnym czasie, jeśli nie uprawiamy czy nie dostarczamy tych nasion czy soi na to pole, no to jednak ta populacja tego gatunku i tak spada na tym stanowisku. To samo istnieje, bo w środowisku glebowym również jest rywalizacja między organizmami. Tam bezprzerwowa wojna trwa. Zwyciężają te organizmy, mikroorganizmy, które są w drodze ewolucji wytworzone w naszych wa warunkach to może jest bardziej pytanie przy okazji chorób soi, ale co pan myśli o, jakie pan ma doświadczenia z monokulturą soi, jeśli ktoś by chciał posiać, nie wiem, rok po roku na jednym stanowisku soja? Zdecydowanie tak, polecam. Nic, nie stoi na przeszkodzie. Nie będzie nasilenia tutaj chorób grzybowych, bakteryjnych. I także to jest wyjście jak najbardziej, jeśli tak pasuje, tak proszę robić. Jeszcze dwa słowa o wszczepieniu nasion Szczepionkami zabrającymi bakterie brudawkowe. Nie robisz tego na słońcu. Absolutnie unikać oddziaływania promieni ultrafioletowych, które są zabójcze dla bakterii brudawkowych. Następne pytanie, mówił Pan o nawożeniu. Mówiliśmy o tym i powiedział Pan, że to nie jest herezja, żeby jednak nie nawozić soi. Co Pan myśli, ile trzeba w tej, tej soi nawozić makroskładnikami, bo ustaliśmy, że azot no, i mniej go w glebie tym lepiej dla tych bakterii. Czy jak to wygląda z punktu widzenia NPK, magnez, siarka, wapń? Jeżeli chodzi on, o nawożenie mineralne, to przede wszystkim musimy znać zasobność gleb. To jest podleg pierwszy. Wydaje mi się, w tej chwili to nie jest żaden problem, bo rolnicy przecież są zobowiązani do badania gleb na bieżąco. Soja, Posiada rozbudowany system koszeniowy i dużą zdolność do przyspajania trudno dostępnych składników pokarmowych w glebie. Ja niedawno czytałem takie opracowanie międzywojenne o uprawie swoich w Polsce, i tam autor zaleca nam w dobrych stanowiskach nie nawozić swoich. A na słabszych też zalecał, żeby dawać i sól potasową, i superfosfatę. Dla mnie punktem wyjścia jest następujący tak myślenia. Jeżeli chodzi o fosfor i potas, jeżeli zawartość fosforu jest w granicach 12-15 mg, potasu 15-20 mg, to tam nawożenie fosforem potasem można zrezygnować, bo 1 mg z tego składnika w glebie. To jest 30 kg, odpowiada 30 kg na, na hektarze. No, gdy mamy zasobność 20 mg, to danego składnika jest 600 kg, a soja pobiera brańca 60-80 kg. Ale też nie, nie popadajmy przesady: jeżeli zawartość jest niższa, o tym co ja powiedziałem, to musi, soja musi dostać na, na fosfor i potas. No cudów nie ma. Jak nie wlejesz benzyny do baku, to nie pojedziesz. Tak samo tu z roślinami jest. I te nawozy powinno się dawać tradycyjnie, jak w zaleceniach, pod korzeń. Jeżeli chodzi o azot. Zalecenia jest następujące. Obserwujemy, czy jest brodawkowanie. Jeżeli brodawek nie ma na, począt, na początku kwitnienia, to musimy sobie zasilić. Jaką dawką? 30 kilogramów, bo tak dopuszcza dyrektywa azotanowa. W jakiej formie? W saletrze amonowej, ale nie później. To też musimy dać odpowiednio wcześnie, po to, żeby ta saletra przeniknęła do systemu korzeniowego. Żeby to będzie, kiedy to będzie, to będzie, tak 10-15 czerwca. Żeby ona została pobrana, bo jako mamy też pogodę. Jeszcze przychodzi sucho, no to pobieranie, wykorzystanie tego gazu będzie niższe. O wapnie już wspomniałem. Tutaj wapno jak najbardziej stosować wapno, jeśli już wapnujemy przedplon, to stosować wapno o dużej o dużej reaktywności, żeby ten odczyn leby był już, to żeby to wapno zadziałało. I tutaj jest polecane doskonała nawóz kreda jeziorna, czy wapno dewykacyjnego, który teraz o wiele mało jest, ale ja w przeszłości pamiętam, bo obok mieliśmy cukrownię w ledliniem przeskim i to wawno było stosowane tutaj w gospodarstwach z powodzeniem. Jeżeli chodzi o siarkę, no siarką jest tak, że tej siarki w naszych glebach nie ma, a soja, jeżeli jest rośliną białkową, to tam są aminokwasy, w którym budzącym siarka. I, to, I jeżeli mamy ubogą glebę w siarkę, to powinniśmy dać siarczan magnesów który można również dać do listnie w opryskach jeden, dwa razy i tego nie żałować, nie pół litru, nie pięć litrów, ale tych dziesięć litrów. On kosztuje stosunkowo relatywnie stani. I teraz dwa słowa jeszcze o moczniku. Bo niektórzy, no kiepsko rośli pod pędzem mocznikiem. To Mówi Pan o do listnym dokarmieniu. On, o do listnym mhm. dokarmieniu. To tutaj nie zalecam tego, bo ten mocznik to on pędzi masę Wegetatywną, rośliny rosną dwujawe, ale na fizjologię on specjalnie nie poprawia jej. A taka soja, jak się lub wylekać, jak jest rok przekropnie. Ja tylko jeszcze chciałem dopytać o azocie, bo to najwięcej emocji rodzi i pytań. Rozumiem w ten sposób. Kluczowe są badania glebowe. Jeśli mówimy o PK. To absolutnie, jeśli są takie potrzeby, to trzeba nawieźć dodatkowo. Jeśli mówimy o azocie, z tego co zrozumiałem, nie nawozimy azotem, czekamy na brodawki. Jeśli brodawki się pojawią, są bogato zawiązane w momencie kwitnienia, to już nie nawozimy na początku kwitnienia, na początku kwitnienia tak. to już nie nawozimy azotem. Tak. Ale co na przykład w przypadku, jeśli mieliśmy zrobione badania na wiosnę azotu mineralnego, okazuje się, że jest jakiś punkt, nie wiem, jest. Tylko 50 kg na przykład, kilogramów azotu na, na hektarze, to, 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 to tutaj też nie nawozimy? Czy jednak jest jakiś punkt w azocie mineralnym, jeśli mamy te wyniki, że jednak tą dawkę startową dajemy? Czy my, absolutnie my, my w tej chwili jesteśmy związani dyrektową azotanową. Nie wolno nam dawać na, na, na soję więcej jak 30 kg azotu. Czyli mimo wszystko, że te 30 kg możemy dać, to jednak czekamy. Czekamy. I tutaj jeszcze kolego jest taka sytuacja, bo. W glebie azot jest i pochodzi też z mineralizacji materii organicznej. Jeżeli mamy gleby truchliczne, to ta ilość zwolnianego azotu, z pochodzącego z mineralizacji, a to nie jest azot mineralny wcale, tylko z mineralizacji, bo on jest, nie szkodzi bakteriom i wtedy mamy plony. W tym roku, nie w ubiegłym roku, w farm się w Głupszyce na klasie drugiej gleby, po burakach, Uzyskano plony 4 tony sektara. Czyli soja pobrawa ten no, azot też w dużej ilości z liści. W związku z tym nie mam 3, a 4 tony sektara. Panie doktorze, dwa zdania o mikroelementach, powiedzieliśmy o makroelementach. Cynk, bor, molibden, wiadomo. Czy, bo tak wyczytałem w tym opracowaniu pana, czy miedź i mangan rzeczywiście szkodzą brodawkom. Bo z tego, co, co, co ja się orientuję, to jednak miedź jest, jest kofaktorem w, w lek hemoglobinie, która chroni nitrogenazę, która wiąże z kolei wolny azot. Więc czy, czy, te, czy rzeczywiście ta miedź i mangan są absolutnie niezalecane w, w uprawie soi? Według najnowszych zaleceń profesora, profesora Pietra, on zwraca uwagę na to, że, że miecz jest konieczna dla bakterii brudakowych i profesor Pietr zaleca w niedużej ilości podawać go w formie do listy. No, jeśli ktoś gospodaruje na glebach próchnicznych czy na madach z natury bogatych, mikroelementy, tam nawożenie jest niepotrzebne po prostu. Mówiliśmy o, ogólnie o odmianach, one są istotne. Mówiliśmy o, o zmianowaniu. Mówiliśmy o miejscu soi w, w tym zmianowaniu, mówiliśmy o nawożeniu. No i przechodzimy do siewu. Mamy, mamy te zaprawione bakteriami brodawkowymi nasiona. Na co zwrócić uwagę podczas siewu soi? Normy wysiewu, rozstaw rzędu, głębokość siewu. Jak to wygląda? Kiedyś siać, wtedy jeżeli grzyba się nagrzeje o temperatury 10-12 stopni, to akurat zbiega się z porą siewu, z porą kwitnienia klonu zwyczajnego. Tu przed moim oknem mam klon zwyczajny. Czy dokładnie pan wie, Mówię, I mówię, Danusiu, pora, żeby rolnicy siali soję, bo już rozkwit w pełni. Przypada u nas tu na polszczyźnie od 20 kwietnia i w pozostałych rejonach Polski do 5 maja. Nie siać później w granicach 20 maja, bo wtedy duże szkody weszą, są krukowate. Soja kiełkuje, liścienie są bardzo pożywne. Jeżeli się gołębie, czy wrony, czy kruki się dowiedzą, to my się nie odbędziemy soi. Poza tym reaguje soja podobnie jak inne rośliny i się później zasieje ten niższy plon. Czy można powiedzieć, kukurydza może troszeczkę ten tydzień Później, może kilka dni później, prawda? Ten 5-6 dni. Ja uważam, że ona powinna być w pierwszej kolejności, powinna być się na kukurydza, a po kukurydzy soja. Tak jest. Mówi, pytałem o normy wysiewu, rozstaw rzędu norma, głębokości. Normy wysiewu. Na glebach mocnych, żyznych wystarczy wysiać 45 nasion na metr kwadratowy. Także mieć obsadę w granicach 40 roślin. Soja jest światłą, jest rośliną wybitnie światłolubną. Gdy ma przestrzeń życiową, to zawiązuje dużo strąków. Dwóch strąków trój i nawet czteroasiennych. Przy gęstym siewie, jak w niektórzy którzy siedemdziesiąt na, nasion, to wtedy się robi, trapa jak na łące. Dolne partie roślin nie są doświetlone. Wiąże mniej strąków i wylega. Głębokość siewu. Dwa, trzy centymetry. Jeżeli mamy gleby piaszczyste, to wtedy trzeba zwiększyć do 4 cm. Rozstawa. Można sięgać 15 cm. Ja osobiście jestem zwolennikiem siewu w rozstawie 45 cm, w rozstawie buraczanej. Wtedy mamy równomierne rozmieszczenie roślin w rzędach. Dobre doświetlenie. To się przekłada na plony, na wyższą zawartość białka, co m.in. zbadałem w własnych doświadczeniach. Bo ktoś powie tak, że może wystąpić chwasty. Z obserwacji wiem, że dobrze zastosowane herbicydy one zabezpieczają łan soi przed chwastami do zbioru. Panie doktorze, dopytam jeszcze, jakby na, na moment, jakbyśmy się wrócili do uprawy przedsiewnej, bo te tematy, te pytania pojawiają się na forach internetowych. Czy włókować pole pod soję, czy wałować pole pod soję? Uważam, że to pytanie nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że to jest obowiązek bukowania. bo w tej chwili, gdy nagrywam tę audycję, to jest 16 marzec, gleba jest wysuszona już. Jeżeli zastosujemy półkę, przerywamy porowanie. To jest podstawowy zabieg: Czy wałować. Z wałowaniem jest, jest taka sytuacja, że wałujemy pol, w pole e, wtedy, jeżeli jest sucho i to jest gleba lekka, nie niezwięzła. Bo nagle jest więc na zauwołanym polu, przyjdzie ulewa, zaskorupi się pole, i wsody mogą być fatalne. I tu jest jeszcze jedna ważna rada praktyczna. Wałować należy gleba zakamieniona, jeżeli mamy małe kamienie. Docisnąć je do gleby, żeby później przy zbiorze tradycyjnym kopalnym zbożowym, derem zbożowym, nie był uszkodzeń aparatu umocującego. To wtedy zastosować dwa pierścienia wędnie gładkie, w celu dociśnięcia kamieni. No właśnie, i teraz bardzo płynnie przechodzimy od jednego py pytania do drugiego. Pytanie o chwasty, o zwalczanie chwastów. Rozmawialiśmy przed spotkaniem, jednakże, bo ja zakładałem, że to jest bardzo duży temat, bo temu też zresztą poświęcił Pan wiele doświadczeń. W głupczyce chociażby. Jak do tego podejść? Ale mówił Pan, że jednak to będzie krótka odpowiedź. Jak do tego podejść? Doglebowo, powschodowo, czym, kiedy i tak dalej, i tak dalej? W tej chwili rolnicy mam komfortową sytuację, ponieważ zarejestrowanych jest kilka substancji aktywnych zwalczających kwasty dwuliścienne, a herbicydów zwalczających kwasty dwuliścienne jest 25. Mam na myśli herbicydy do stosowania posiewnego, bo zawiek po, posiewny jest podstawowy. Tutaj radzę ściśle przestrzegać zaleceń na ulotkach do, dołączonych do herbicydów, żeby nie popełniać błędów, bo soja jest wrażliwa na przydawkowanie herbicydów. I tu też na glebach lekkich, jeżeli ktoś jest zdecydował o uprawę soi, należy stosować te dolne, zalecane dawki, bo to szkodzi. Jeżeli wystąpi zapraszczenie wtórne, kobosom białym czy szepakiem, który był przekleństwem lat temu naście, czy kilka jeszcze, jak nie było jeszcze zarejestrowane korum, to wtedy stosujemy korum, czy jego odpowiedni jest gdyż arbicyt zarejestrowany w dawkach dzielonych, koniecznie w dawkach dzielonych. I wtedy te chwasty są wyeliminowane, i u mnie, znajomi rolnicy, to mają plantacje soi wolne od chwastów. Także tu nie ma co dyskutować w tej chwili. Zastosować zgodnie z zaleceniami. To bardzo dobra informacja. Przechodząc do chorób, do szkodników, wspomniał Pan o zgniźnie twardzikowej. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę w uprawie soi? Czy to jest problem duży? Na dzień dzisiejszy uważam, że nie ma problemu szkód wyrządzanych przez choroby i szkodniki. Owszem, występują, ale nie zawracajmy sobie tym głowie. Ale ta zgnizda twardzikowa jednak trzeba o, tutaj. To jest podstawa, że jeżeli mamy możliwości, jeśli tak mówię, to czy chodzi o, o, o zapobieganie, zapobieganie zgnizcy twarzikowej. A jeżeli chodzi o choroby i szkodniki. Rolnicy mnie nie sygnalizowali, zresztą ja też nie obserwowałem szkód wysządzonych przez choroby i szkodniki. Jak będzie w przyszłości, będą to wszyscy unikniona. Jak lat temu, 40 zacząłem wdrażać uprawę kukurydzy, to była roślina, owszem, o masnicza ale to były jaskółki. A w tej chwili to redaktor wie, co się dzieje, ile tych szkodników w kukurydzy jest na ponad 50 gatunków. Wreszcie zbiór. Mamy soję. Zakładam, że ona się nie osypała, że była dobra pogoda, strąki są. Kiedy zbierać soję? Czym? Czy desykować? Bo te, takie, takie pytania też się pojawiają. Soję zbieramy z pnia kombajnem zbożowym. Idealnie byłoby, gdyby to był kombajn wyposażony w listwę ruchomą, tak zwanej typu Flex. Wtedy straty minimalne soi. Ona tnie przy ziemi i nie ma strat nasion, które zostają na glebie. Bo normalnie tak szacuje się, że przy zbiorze hederem zbożowym, kombajnem z hederem zbożowym, to te straty, w zależności od roku, to są 2 do 4 decyton na, na, na hektarze. Dlatego w Polsce zaczynam w kupować specjalistyczne kombajny. Czy desykować? Pytam się po co? Wsi Wsiać odmiany, które do dojrzewają. I, I nie pędzić za odmianami z grupy późnych, bardzo późnych, które dojrzewają kilka dni później. Z praktyki wiem, że soja powinna być zebrana we wrześniu. W październiku już dnie stają się coraz krótsze duży się rosa utrzymuje i ten czas, okres, gdy nasiona są w granicach 14-16%, on się bardzo skraca się. Czyli pójść na uprawę odmian, które dojrzewam na wniu. Po co suszyć soje w suszarni, jak można to zrobić na polu? Ostatnie pytanie, które zadaję każdemu naszemu gościowi. Gdyby Pan miał wybrać jedną książkę rolniczą, wiem, że to jest z Pana doświadczenia bardzo trudno, to co by to było... Którą książkę by pan polecił, żeby, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat rolnictwa i przyrody ogólnie? Ja jestem zafascynowany książką Sekretne życie drzew autora Petera Bollewena. Leśnika. Ta książka mi poszerzyła wiedzę o wspaniałym mechanizmy, jakie toszą się w lasach. Bo w lesie są drzewa, które porozumiewają się sobą Trzeba, które z oddaniem troszczą się o swoje potomstwo, rozpielęgnują starych i chorych sąsiadów. Trzeba doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Autor podaje, że w garści Ziemi Leśnej znajduje się 8 miliardów grzybów i organizmów glebowych. To świadczy o tym, jak. Bogate życie jest w lasach. My tego nie widzimy. Pod ale naszymi stopami. Pod naszymi stopami. I dzięki tym organizmom, mikroorganizmom, te trzeba tak wyglądać wsp wspaniale. Polecam serdecznie. Ja to już przeczytałem ją chyba z trzy razy. I ciągle się coś nowego dowiaduję. No bo jeżeli autor na co dzień przebywa w lesie i ma ten dar obserwacji, to nie tylko dla rolników, dla wszystkich szanujmy przyrodę. Bardzo dziękuję, że pan polecił tę książkę. oczywiście czytałem ją. Polecam wszystkim, którzy chcieliby zanurzyć się w świat mikroorganizmów życia, sekretnego drzew. Śmiem twierdzić, że wiele z tych procesów, które autor tam opisuje, odbywają się również na naszych polach. Oczywiście one są skrócone, zmniejszone. Ta ilość przez po prostu uprawę, przez te kultury uprawy, które wracają na to samo pole, te kultury bakterii, mikroorganizmów, one są, no, powiedzmy, mniejsze, większość jest w uśpieniu, ale rzeczywiście podobne procesy dzieją się u nas na polach. W pełni podzielam Pana zdanie. Jednym słowem, prowadźmy tak naszą działalność rolniczą, żebyśmy też pozwolili żyć mikroorganizmom glebowym, w tym tym bakterium brodawkowym w soi. Bardzo trafna puenta. Panie doktorze, bardzo Panu dziękuję. Życzę zdrowia. Myślę, że co o czym dzisiaj rozmawialiśmy, pomoże wielu rolnikom przekonać się w końcu do tej soi, do tej uprawy przyszłości, o której też rozmawialiśmy. Życzę panu wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to, że tyle rzeczy od pana mogliśmy się nauczyć przez te wszystkie lata. Panie redaktorze, ja też panu dziękuję, że zgłosił się pan do mnie. Ja miałem takie opory, czy jeszcze występować jako staruszek, czy nie, ale myślę tak, że to moje było całe życie zawodowe, żeby służyć społeczeństwu no po prostu jestem patriotą, nie narzekam, robię co swoje, nie bawię się w politykę. Natomiast to jest taki obowiązek nasz, jeżeli coś mamy do przekazania w liście, to z tym się należy podzielić. Prawda? Święta prawda, panie doktorze. Naszym gościem był dr Władysław Kościelniak. Doradca rolniczy, były wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w Opolu. Po więcej materiałów, podcastów, newsletter zapraszam gorąco na naszą stronę rolnikwie.pl. Tymczasem.